serdecznie na 42. sesji Rady Gminy w Strawczynie. Dzisiaj troszkę w gorszym składzie, bo myślę, że tutaj mam na myśli pracowników urzędów, bo to mam witanie pani starszych. Czyli tam pani sekretarz, kierowników, szczególnych uradów, pracowników Rady Gminy. Witam panią radną powiatu Sołtysa, w jednej osobie. A listy nie ma, mi się tak zamówiły. Na podstawie listy obecności radnych stwierdzam, że Rada w dniu dzisiejszym może podejmować prawomocną uchwałę, jest dwoje rady nieobecne. No, a sekretarza widzę, że bardzo się szykuje, proszę bardzo. Przedbiega się. Na to pytanie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie porządku obrad. Jeżeli nie będzie żadnych wniosków, przegłosujemy porządek zaproponowany. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad, proszę o podniesienie. 13. Kto jest przeciw? Nie ma. Się wstrzymał? Nie. Porządek obrad przyjęty. Punkt 4. Przyjęcie protokołu nr 41 przez 2018 sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 9 maja 2018 roku. Uwagi do mnie nie wpłynęły do dnia dzisiejszego, czyli przyjmujemy, że protokół może zostać taki, jaki został podpisany. Kto jest z państwa radnych za przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie. 13. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Protokół z poprzedniej sesji przyjęty. Punkt 5. Zapytania i interpelacje. Z państwa radnych, taka kolejność by była jak zwykle, z państwa radnych, a później do tego, chciałbym zapytać. Nie ma chętnych, czyli przechodzimy do punktu 6. Realizacja uchwał sesji Rady Gminy i informacja spraw wójta gminy między sesjami. Proszę pani sekretarz. Realizacja uchwały Rady Gminy w Strawczynie podjętej na sesji w dniu 9 maja 2018 roku. Numer 41 przez 324 przez 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2018 rok. Uchwała wykonana. Zmniejszony został plan dochodów budżetu gminy o kwotę 228 517 zł. I plan wydatków budżetu gminy o kwotę 89 897 zł. Dokonano zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku, zadaniach inwestycyjnych do roku 2018 roku, dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, dotacjach celowych w 2018 roku. Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiego Świętokrzyskiego w dniu 15 maja 2018 roku. Uchwała nr 41 przez 325 przez 2018 w sprawie zmian wieloletniej w prognozie finansowej gminy Strawczyn na lata 2018-2024. Uchwała wykonana. Zmiany w WPR są konsekwencją zmiany uchwały budżetowej. Zmienione zostały załączniki dotyczące wieloletniej prognozy finansowej gminy Strawczyn na lata 2018-2024, wykaz przedsięwzięć do WPR. Uchwała nr 41 przez 326 przez 2018 w sprawie uchwały, w sprawie zmiany uchwały nr 32 przez 2014 przez 2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego. Uchwała w trakcie realizacji. W trakcie dnia 6 czerwca 2018 roku. Informacja z pracy wójta gminy między sesjami Rady Gminy. Od ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 9 maja 2018 roku, wójt gminy wykonywał bądź nadzorował zadania związane z określeniem sposobu realizacji uchwał Rady Gminy, z przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy z realizacją inwestycji w zakresie infrastruktury i budownictwa.
Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą Rada Bezpiecznej w gminie Strawczyn w ramach rządowego programu Rada Bezpiecznej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Podpisano umowę na wykonanie koncepcji ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej na terenie gminy Strawczyn oraz umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki dydaktycznej na terenie gminy Strawczyn. Inwestycje realizowane w ramach ZIPKO. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej w Strawczynie. Współpraca z biurem ZIPKO w ramach projektów realizowanych w formule ZIP oraz funkcjonowania portalu ZIPKO. Realizowane jest zadanie pod nazwą usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn w 2018 roku. W Szkole Podstawowej w Obrynbarku realizowane jest zadanie pod nazwą pracownia edukacyjna w Szkole Podstawowej. Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii. Przewidywana wartość zadania wyniesie 30 tysięcy złotych, w tym 24 tysiące złotych będzie stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a pozostała część to środki z budżetu gminy Strawczyn. Realizowane jest zadanie związane z dofinansowaniem dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strawczyn montażu źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Ogłoszono gminny konkurs pod nazwą Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka w gminie Strawczyn w 2018 roku. Prowadzone jest bieżące utrzymanie dróg poprzez remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych oraz montaż wzmacniaczy tablic. W zakresie oświaty do 30 maja zatwierdzono projekty organizacyjne placówek oświatowych z terenu gminy Strawczyn. W dniach 28-29 maja w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie gościła objazdowa wystawa realizowana w ramach działania Naukobus, finansowana w ramach wspólnego programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. W dniu 4 czerwca bieżącego roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łodzi Strawczyńskiej, dyrektora Szkoły Podstawowej w Korczynie, dyrektora Zespołu Pracowego Światowego w Strawczynie, dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrygorku. W zakresie zamówień publicznych wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pod nazwą. Wykonanie rowu krytego oraz przebudowa rowu i jego umocnienie przy ulicy Drzostowej w miejscowości Strawczynek od drogi wojewódzkiej nr 748. Zorganizowanie i zabezpieczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym w Strawczyn w sezonie letnim 2018. Dostawa łącza internetowego w jednostkach koordynacyjnych i beneficjentów ostatecznych w ramach projektu zapewnienie dostępu do internetu dla osób zarządzanych wyliczeniem podstawowym w miejscu. Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korczyn, a także w Nowogrodzkiej gminie Strawczyn. Rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą. Wykonanie koncepcji ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej na terenie gminy Strawczyn. Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na ścieżkę dydaktyczną na terenie gminy Strawczyn. Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dla realizacji zadania na drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Akwisis, Gran, Obrę, wykonanie nawierzchni asfaltowej. Dostawa sprzętu ratowniczego przeznaczonego dla jednostek ESP z terenu gminy Strawczyn. Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej oraz szkolenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Obrynbarku w ramach zadania pod nazwą pracownia edukacyjna w Szkole Podstawowej, czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii. Realizowanego w ramach programu dla gminy województwa świętokrzyskiego pod nazwą pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej. Wójt brał udział w regionalnej konferencji zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego poświęconej współpracy przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Wyjeździe studyjnym Austria, Szwajcaria i Niemcy zorganizowanym przez Gminy Miast i Gminy Regionu Świętokrzyskiego. Gali finałowej ogólnopolskiego konkursu Perły Samorządu 2018. Gmina Strawczyn zajęła drugie miejsce w kraju w kategorii gminy wiejskiej. W kategorii włodarz gminy wiejskiej wójt gminy Strawczyn Tadeusz Kraczyk otrzymał czwarte miejsce w kraju. Nagrodę za zdobycie trzeciego miejsca w grupie gmin wiejskich powyżej 5 tysięcy mieszkańców otrzymała także skarb gminy Strawczyn i następcy. W omawianym okresie wójt wydał 10 zarządzeń spraw. Gmina gminy na 2018 roku dwa zarządzenia. Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Oświatowej w Strawczynie jedno zarządzenie. Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Obrynbarku jedno zarządzenie. Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Parczynie jedno zarządzenie. Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łodzi Starczyńskiej jedno zarządzenie. Z konkursu pod nazwą Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka gminy Starczyńskiej jedno zarządzenie.
Przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Strzczyn, jedno zarządzenie. Zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzczyn, jedno zarządzenie, uzupełniającego wyboru sołtysa, korzystanie dzieci, jedno zarządzenie. Strzczyn, 6 lata 2018. Dziękuję. Dziękuję. Pytania jakieś co do sprawozdania przez sobie? Jeżeli nie ma, przechodzimy do punktu 7, podjęcie uchwały. Zaszczyciłem Was w swoją obecności Pani Dyrektor. Witam serdecznie. Dziękuję. Jak zwykle. Dziękuję. Cieszymy się. Również. Miło Was widzieć. I tak, podpunkt pierwszy w sprawie sprostowania umyłki pisarskiej w uchwale nr 41/324/2018 roku gminy Strzczyn z dnia 9 maja 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzczyn na 2018 rok. Przecież uchwała była przedstawiona, tutaj chodzi o takie o pisarską taką pomyłkę po prostu. To jest za dużo konsekwencji, ale wyszliśmy jakby naprzeciw Pani Gosia tam w pewnym momencie zostało to zauważone i wyszliśmy naprzeciw, żeby później nie było jakichś tam dodatkowych kłopotów z wyjaśnieniem czy z innych instytucji. Po prostu sprostujemy to. Teraz plan wydatków, dwa razy było napisane plan dochodów. Odczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Strzczyn z dnia, to dzisiaj to mamy już 6 czerwca 2018 w sprawie sprostowania umyłki pisarskiej w uchwale nr 41/324/2018 Rady Gminy Strzczyn z dnia 9 maja 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzczyn na 2018 rok. Na podstawie uchwały się co następuje, paragraf 1. W uchwale nr 41/324/2018 Rady Gminy Strzczyn z dnia 9 maja 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzczyn na 2018 rok dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej polegające na tym, że dotychczasowy tytuł załącznika nr 2 plan dochodów otrzymuje brzmienie plan wydatków. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się gminie gminy. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz przez wywieszenie notopisu ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy 13. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Uchwała została przyjęta. Punkt 2 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu gospodarki komunalnej w Strzczynie. I tutaj poszczególnych przewodniczących komisji proszę o opinię. Jeżeli chodzi o komisję rewizyjną budżetu inwestycji oraz samorządową, które tutaj prowadziłem tutaj to wspólne posiedzenie, zaopiniowaliśmy to według projektu. Dziękuję. Komisja Statutowa i Komunalna również pozostaje. Dziękuję. W tym razie odczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Strzczyn z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Strzczyn. Na podstawie Rady Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Niniejsza uchwała określa stawki dotacji przedmiotowej obowiązującej w zakresie wyliczania kwoty dotacji należnej z budżetu gminy Strzczyn dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Strzczyn. Paragraf 2. Dotacja dla zakładu ustala się według następujących stawek. 1. W wysokości 0,13 do złoty do 1 metra sześciennego wody dla taryfowej grupy 1. Punkt 2. W wysokości 1,55 groszy do 1 metra wody dla taryfowej grupy 2. Punkt 3. W wysokości 2,49 groszy do 1 metra ścieków dla taryfowej grupy 1. Podpunkt 4. W wysokości 2,67 groszy do 1 metra sześciennego ścieku dla taryfowej grupy 2. Podpunkt 5. W wysokości 1,10 groszy do metra sześciennego powierzchni zielonych w zakresie oczyszczania i sprzątania terenów gminy. Podpunkt 6. W wysokości 296,26 groszy do jednego obwodu oświetlenia ulicznego w zakresie naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego. Podpunkt 7. W wysokości 463,79 groszy do jednego przystanku komunikacyjnego w zakresie utrzymania porządku. Paragraf 3. Stawki dotacji przedmiotowej, o której mowa w paragrafie 1, 2, 3 i 4 obowiązują od dnia wejścia w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy strefy zatwierdzonej decyzją KR REP 070-87 2018
z dnia 14 maja 2018 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Punkt 2. Stawki dotacji przedmiotowej, o której mowa w paragrafie 2, 5, 6 i 7 obowiązują do 31 grudnia 2018 roku. Paragraf 4. Przyznana dotacja przekazywana będzie w ratach miesięcznych na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Strawczyn. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 32/217/2017 Rady Gminy Strawczynie z dnia 22 maja 2017 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie. Zmieniona uchwałą nr 39/305/2018 z dnia 7 lutego 2018 w sprawie zmiany uchwały nr 32/217/2017 Rady Gminy Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem odczytania uchwały, proszę o podniesienie ręki. 12. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? 1. Z jednym wstrzymującym. Uchwała wchodzi do razu. Punkt 3. W sprawie określenia tygodniowego obowiązku zmiany godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strawczyn. Proszę o opinię. Dziękuję. Poczekam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Strawczynie z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strawczyn. Na podstawie Rady Gminy Strawczynie uchwala co następuje. Paragraf 1. Ustala się, że tygodniowo obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn w wymiarze 22 godziny. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 34/246/2017 Rady Gminy Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ustawy ust. 3 z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strawczyn. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem? 13. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Uchwała została przyjęta. Wchodzi do razu. I podpunkt 4. W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym Strawczyn. Komisja Statutowa i Komunalna nie wypracowała opinii, bo jeden głos był za, jeden przeciw, trzy wstrzymujący. Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie jeszcze? Proszę. Należałoby zabrać głos, dlatego że komisja nie wypracowała żadnego stanowiska w tej sprawie. Sprawa się rozbiła o wprowadzeniu tablic informujących o zakazie kąpieli poza miejscem okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli. I tutaj, żeby tak jakby trochę dalej wyprostować, jak to wygląda z przepisów prawa, to pozwolę sobie wyciągnąć z prawa wodnego pewne punkty, które potwierdzą, że nie można wprowadzić zakazu, dlatego że ustawodawca tego nie przewiduje. To jest raz. Drugi raz, jedynym wprowadzeniem zakazu do korzystania z wód jest stan sanitarny wody, czyli jakość wody. Jeżeli jakość wody jest nie spełnia norm, wówczas
jest bezwzględny zakaz korzystania i to może być na okres, na jakiś określony okres lub na cały sezon nawet, bo to nie jest ustawodawca nie określił tego precyzyjnie. Pozwolę sobie przytoczyć tutaj punkt z prawa wodnego. Prawo wodne, dziennik urzędowy 017 i artykuł 32 tej ustawy mówi prawo do powszechnego korzystania z wód. I tutaj jest podpunkt pierwszy. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania z publicznych wód śródlądowych. Prawo do swobodnego korzystania jest prawem nabytym i tutaj nie ma możliwości zabronienia tego. To jest punkt pierwszy. W punkcie drugim, co rozumiemy przez prawo do korzystania z wód. Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokojenia potrzeb osobistych gospodarstwa domowego, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych i tym podobnie. Czyli nie ma ustawowego jakby zakazu do korzystania z wód. Nie jestem jakimś turystą, który objechał całą Polskę, ale nie spotkałem się na tych drogach, na których byłem w poprzednich latach i w tym roku, żeby wszystkie jeziora w Polsce były oznakowane w koło linii brzegowej, że zakaz kąpieli czy korzystania z tej wody. Nie ma takiego rozwiązania. Tak jak podkreślę jeszcze raz, jedynym zakazem do korzystania, postawienia zakazu do korzystania z wody jest jakość wody, czyli bakterie, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka. I proszę mnie nie zrozumieć źle, że jestem przeciwny utworzenia miejsca okazjonalnego miejsca do kąpieli, dlatego że jest to potrzebne. Choć moim marzeniem, czy moim tak jakby tym dalej krokiem idącym, to byłoby utworzenie kąpieliska, które zabezpiecza cały sezon turystyczny. Wiąże się to z większymi kosztami, ale sądzę, że na bezpieczeństwie czy na życiu korzystających ze zbiornika nie jest. Kwoty nie wchodzą tutaj po prostu w grę, bo życie ludzkie jest bezcenne i tylko raz się je ma. To jest dwa. Przy dopuszczeniu miejsca okazjonalnego do kąpieli ustawodawca przewiduje to, co pan inspektor powiedział, że informuje się na tablicy ogłoszeń, informuje się, wydziela się to miejsce, oznakowuje się to miejsce, kiedy będzie korzystane, w jakich dniach się korzysta z tego miejsca. I tu się jest z tym tak jakby należy zgodzić. Poza tymi miejscami, czy tym czasem skorzystania z tego wody przy udziale ratownika, pozostałe dni tygodnia, pozostałe dni tak jakby tego okresu letniego, gdzie każdy na własną odpowiedzialność z tej wody korzysta, brodzi sobie, wchodzi po kolana, po kostki. Jest to powszechne, prawem chronione dobro, którego korzystać tak należy i potrzeba. Także tutaj ta kwestionuje wprowadzenie zakazu. To jest głównym tym kluczem, że ustawowo nie ma takiego, przynajmniej ja nie doczytałem w prawie wodnym takiego zapisu, żeby zabronić. To jest powszechne prawo, które dotyczy każdego, który korzysta z dóbr natury. Natomiast, żeby tutaj nie być tak jakby, że jakaś odpowiedzialność za to, że ktoś tam może dojść do takiego zdarzenia, ale to bez względu, czy będzie zakaz, czy nie będzie zakazu, do takiego zdarzenia tragicznego może dojść. Czy ta odpowiedzialność za takie czyny moralne, czy jakakolwiek jest. Uważam, że należy, zakazem nie wyeliminujemy takich zdarzeń. Należy, jedynie co należy zrobić w tym względzie, to szeroką kampanię promocyjną, informacyjną i to na terenie zbiornika wodnego, w szkołach, bo się zbliżają wakacje, należy przeprowadzić takie w ramach lekcji wychowawczych w szkołach i szeroko pojęta kampania informująca o
bezpiecznym korzystaniu z wody, z udziałem ratownika wodnego. I tutaj jest tak jakby no, kluczem do rozwiązania, do wyeliminowania zagrożeń, no może tak. Jak również można poza wokół zbiornika ustawić koła ratunkowe, które też służą ewentualnie, jeżeli ktoś by chciał, no, wymagał takiej pomocy. Cały zespół tych aktów prawnych no, koliduje z tym zakazem, który chcemy wprowadzić. Dlatego, że wprowadzenie zakazu wiąże się, jakie są konsekwencje. Nie zamkniemy zbiornika na kłódkę, bo się nie da. Ludzie powszechnie korzystają, czy tam będzie zakaz, czy nie będzie, wejdą do wody. Jak egzekwować to prawo? Jakimi służbami? Jakie są kary na nieprzestrzeganie zakazu? Wiąże się z tym szereg pytań, na które pytań i wątpliwości. Choć ustawodawca w prawie wodnym określa, że jest powszechny, nieskrępowany dostęp do zasobów naturalnych, do wód, między innymi do wód. I takiego zakazu nie można wprowadzić do rynku. Po prostu nie. Tyle, dziękuję. Ja mam pytanie tutaj może do kierownika, bo chodzi o to, ta kwestia, która została poruszona i te wątpliwości o zakazu, czy ten zakaz jest konieczny stawiany, bo generalnie z uchwały nie wynika, że musimy stawiać zakazu, czy ten zakaz powinien być, tylko tu mamy wyznaczone daty, kiedy będzie kopielisko dopuszczone i strzeżone, a poza tym może być po prostu jako bez tej tabliczki otwarte, nie strzeżone. Tak, ale to chodzi tak. O bezpieczeństwo nasze, jako trzymający pieczę na tym zbiorniku, tak? Dzisiaj wjeżdżając na zbiornik, to przy wjeździe mamy zakaz kąpieli, tak? Jest na informujące o zakazie kąpieli. Ludzie się kąpią. To jest dla naszego, proszę Państwa, bezpieczeństwa. Stanie się tragedia. Ale może z pouczeniem odpowiedzialności jakiejś, powiedzmy, zakonu stanie z tego zbiornika, niech będzie ten zakaz, tylko pouczenie, żeby odpowiedzialność ponosi wtedy. No to można umieszczać różnego typu tablice. Czy one będą przestrzegane? Ale jeśli chodzi o takie zabezpieczenie siebie bezpieczeństwa. No tak, ale można raz ograniczyć dostępu do wody, no ludzie. No, dwa dni tego tygodniu do wody, a na cały tydzień co dzieciom powiemy? No proszę Państwa, dzisiaj mamy zakaz, tak? Jest jasno. No i dobrze, no i teraz dobra dusza zatelefonuje na policję, przyjedzie i wszyscy dostaną matkę. A jeszcze mam pytanie takie, wiemy, że istnieje tu koło morsów, gdzie tak. Korzystają ze zbiornika w zimę, w sezonie zimowym. Oni korzystają, są stowarzyszeni, zrzeszeni. Nie występują do gminy jakiejkolwiek zgody. Ale teraz robią, mogą być ukarani? Ale wchodzą. No to już tutaj trzeba by pytać o odpowiednie służby, prawda? Skoro jest zakaz umiejscowiony, myślę, że tam. Ja tutaj względnie się na akt prawa no, trochę wyższego, dlatego że powszechność korzystania z wód jest nieskrępowana niczym. I tutaj jest prawo wodne, dziennik urzędowy, artykuł 32 tego prawa jasno określa, jaki jest możliwość korzystania z wód, że powszechne korzystanie z wód dotyczy szeroko pojętego korzystania. Do uprawiania sportów wodnych, turystyki, wypoczynku, korzystania z tej wody. Nie ma aktu prawnego, który mówi jednoznacznie, zakazuje się kąpieli i wchodzenia do wody i tak jakby wypunktowuje, w jakich sytuacjach się to może zdarzyć. Nie ma takiego, po prostu nie ma. Jedynym zakazem, który można wprowadzić jest stan wody. Jeżeli jest woda zanieczyszczona, brudna, są bakterie E. coli, ale wtedy jest na podstawie decyzji inspektora sanitarnego, wprowadza zakaz kąpieli, dostaje pismo wójt gminy, żeby wprowadzić zakaz, bo stan sanitarny epidemiologiczny zagraża bezpieczeństwu ludzi. I to jest jedyne co, że znalazł w prawie wodnym dotyczące kąpieli. I tych miejsc to
o federalnym przystosowanej do punktu. Jedyny. Jednego zakazu nie ma, ja nie znalazłem. Taki zakaz nie mógłby być wprowadzony w przepisie prawa, ponieważ został w sprzeczności z tym, który jest powołany w artykule 32, więc no nie mógłby być tak, że jeden zezwala do korzystania z wód, a drugi zakazuje. Tak? Więc takiego przepisu nigdy w przepisie prawa nie znajdziemy, który by wprost zakazywał. Tak? Tam chodzi jedynie o ewentualne. Na jakiej podstawie zakazujemy korzystania z wód? Po prostu dla nas jako organizatora kąpieli jest to dla nas bezpieczne. No to ja rozumiem, tylko że czy w momencie braku tej tabliczki, która, bo ona już tam jest, tak? Tak, jest, jest, są. Ale braku tej tabliczki, czy my ponosimy jako, załóżmy, nie wiem, jego organizator, urząd gminy odpowiedzialność, że w momencie, kiedy nie będzie tego zakazu, my bierzemy odpowiedzialność za niewyznaczone? Myślę, że tak, ponieważ nie ma wtedy zabezpieczenia ratowniczego, tak? Chociaż nie. No ale to mamy rzeki, które, zbiorniki wodne, które do kogoś należą. No to bynajmniej no, załóżmy do państwa, tak? I tam na tych rzekach jest to jezioro śniadłe, duże, ogromne. Nie, tak, może nie szukamy tak daleko. Mamy zbiornik w Sielpi. I są zakazy kąpieli. Są tablice jasno wskazane. Ludzie się kąpią na własną odpowiedzialność. Tylko w określonych dniach tam rentownik pracy. Znaczy tak, jeśli ja mówię, jeśli chodzi o uchwałę, to z uchwały nie wynika żaden zakaz. Więc tak. Uchwałę tak naprawdę możemy głosować, możemy podjąć tą uchwałę. Można ewentualnie zadać pytanie, właśnie czym jest uregulowane, czy to zarządzeniem, czy po prostu decyzją, czy tak po prostu ktoś postawi. Niczym. No bo to jest generalnie nie przedmiotem jakby dzisiejszej uchwały, bo tutaj w uchwale też urząd gminy jest zabezpieczony i wójt, ponieważ wyznaczył konkretne daty, kiedy to jest opatrzone i ratownicy są, zabezpieczone miejsce. Natomiast kwestia już tego zakazu, który stoi, no to już jest jakby drugorzędna i już można ten temat podjąć zawsze i dociekać, tak? Skąd ten zakaz, kto podjął i jakim dokumentem, podstawą prawną. Ale uchwała, jeśli chodzi o uchwałę, to można ją dzisiaj. Ja się mogę zgodzić z jednym z tych zakazów, który w tej chwili obowiązuje. No, można taką tabliczkę umiejscowić w tej chwili, dlatego że tak, nie ma badania jeszcze wody, bo na 10 dni przed otwarciem należy pobrać próbkę wody i zanieść do sanepidu i ewentualnie sanepid wyda decyzję, czy kąpielisko, czy miejsce do kąpieli się jakby nadaje do kąpieli i to się ma odbyć 10 dni przed otwarciem sezonu, tego, który tam jest wyznaczony w uchwale. No i no, póki tego nie ma, można postawić tą tabliczkę i no, jest zakaz kąpieli. Natomiast jeżeli woda w zbiorniku okaże się być wodą nadającą się do korzystania i się wydaje, że tu jest, nie ma ograniczenia zakazem, nikt to nie daje. Nic nie daje, to jest takie martwy przepis trochę takie odchodzenie od odpowiedzialności jakiejś moralnej. No nie, no przecież no nie możemy stawiać zakazu i jednocześnie mieć świadomość, że zawsze ludzie kąpią. No to co my robimy, żeby ten zakaz korzystania z tej wody był respektowany? No nie, no przymykamy oko, niech się kąpią. Ale jeżeli podchodzimy do sprawy w ten sposób, to należało zrobić kąpielisko sezonowym. Całosezonową kontrolą ratownika. Ale wiąże się to pewnie z większymi kosztami, tak dalej. Ale czy koszty są ważne, to jest na życie ludzkie? Nie. Nie. Po kolei, teraz Bogdan. Myślę, że ja bym przychylił się tu do propozycji pani Violetty z tego względu, że uchwała niczemu nie koliduje, możemy ją podjąć. Druga sprawa. Nie koliduje też ten zakaz, bo to w pewnym momencie ten zakaz ma na celu tylko to, aby gdy w czasie niekontrolowanego, nie ma ratownika i tak dalej, wejdzie ktoś do basenu, może nawet pod wpływem alkoholu i tak dalej, utonie ta instytucja, która odpowiada za właściciel za ten akwen, wtedy nie bierze odpowiedzialności ta osoba, weszła w tym momencie, gdy obowiązywał zakaz, a nie było ratownika. Druga sprawa. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o procedury takie związane z karalnością i tak dalej, to tu wyrozumiałość policji będzie na tyle,
względna, że na pewno jednego czy drugiego dziecka, czy rodzica tego dziecka policja nie będzie karać. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie. Znak jest po to, by ustawodawcę w pewnym momencie chronił, znaczy odpowiedzialnego za dane akty chronił. A zatem, jeżeli ktoś chce chodzić, będzie wchodził, chce się wykąpać, proszę bardzo, utonie na własną odpowiedzialność. Nikt wtedy nie będzie brał za niego odpowiedzialności. Tylko jest kwestia, proszę, nie znaleźć w prawie wodnym zapis, gdzie taki zakaz jest. Ale to zawsze, te kwestie możemy zawsze później wyjaśnić. Możemy zawsze wyjaśnić. Proszę. Znaczy ja tylko bym mimo wszystko dopisała do tej tabliczki, nawet jeśli jest zakaz, na własną odpowiedzialność, żeby też tych ludzi w żaden sposób nie blokować, tak? Ktoś potrafi czytać i bierze wtedy odpowiedzialność, wtedy właściciel zbiornika też jest chroniony. Więc nie będzie wtedy pytań typu, czy zostanę ukarany, czy ktoś powiedzie, przeczyta i odjedzie na przykład w latnym sezonie na tygodniu. Więc może taki zapis powinien się rzeczywiście. Dlaczego ten zakaz kąpieli? Te znaki są jasno określone, rozporządzenie o znakach właśnie ostrzegawczych. I tutaj jak gdyby skoro jest zakaz, to jest po prostu zakaz bezwzględny. Tak? On nie mówi, że to jest na własne ryzyko czy nie. Ale my po prostu w tym momencie rzeczywiście w sezonie letnim, kiedy są wakacje dzieci i przy zbiorniku w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku wiemy, jak to się odbywa i to jest takie troszeczkę niepoważne z naszej strony, że zakaz to jest zakaz bezwzględny, czyli tak naprawdę powinna przyjechać policja i niestety karać tych, którzy chodzą do tego. No bo tu rozmawiamy teraz o takiej sytuacji, jest to zakaz łamany i my o tym świadomie wiemy. Tak. Więc no, w ten sposób nie powinno to w mojej ocenie. Nie. Ja mam pytanie do pana inspektora, czy było w ogóle brane pod uwagę kąpielisko? Utworzenie kąpieliska należało, znaczy nie dało się to zrobić już w tym roku. Kąpielisko musiało być wykazane w wykazie w ubiegłym roku. U nas kąpieliska nigdy nie było, proszę państwa, bo zawsze to miejsce. Więc nie było możliwości utworzenia kąpieliska. Ja tylko jedno zdanie, zbiornik wodny w Sierpi, a zbiornik wodny w Stoczynie jest ogromna różnica. Raz obszarowa, dwa, że tam przede wszystkim jest w sezonie codziennie ratownik i owszem jest znak wykazujący, ale w wyznaczonych miejscach, a nawet dużo tych wyznaczonych miejsc można się pomóc. Ja bym proponowała, żeby tak jak to pani radna już powiedziała, tą uchwałę przegłosować. A tą dyskusję tak naprawdę zostawić sobie na następną komisję czy sesję, ponieważ już naprawdę tak naprawdę mamy w przyszłym tygodniu. I jak nas tutaj jest około 20 osób, niech każdy sprawdzi, czy na przykład na Cydzynie istnieją takie zakazy, czy na Kaniowie są takie zakazy. Możemy się też możemy się posiłkować, tak, zobaczyć jak to działa i jak to zostało rozwiązane w innych gminach i możemy to przenieść na nasz klub. I taka by była moja propozycja, bo tutaj wymieniać się argumentami odpowiedzialnym, nieodpowiedzialnym, myślę, że każdy ma, w każdej z tych wypowiedzi jest dużo racji, ponieważ gmina zabezpiecza się przed właśnie takimi osobami, które choćby nawet chodzą pod wpływem alkoholu i to jest jak najbardziej uzasadniony wówczas taki zakaz. Natomiast pan radny Czarzecki też ma bardzo dużo racji, ponieważ no, nie było u nas zalewu jako takiego zalewu, myśmy go zbudowali, tak? W jakimś celu on powstał. Właśnie po to, żeby raz turystycznie nasza gmina była bardziej postrzegana, a dwa, jednak żeby miejscowa ludność korzystała z tego dobra tak naprawdę. Więc tutaj obydwie strony mają rację, bo to tak powiedziałabym. Proponowała przełożyć tę dyskusję i zorientować się, jak to wygląda na okolicznych takich właśnie zalewach tej wielkości. Ja odczytam, poddam pod głosowanie uchwałę, a kwestie ewentualnych wyjaśnień czy przytoczenia konkretnych przepisów. Każdy z radnych ma taką możliwość zadania czy to zapytania czy interpelacji. Że jeszcze wejdę w słowo na posiedzeniu przy komisji, umieścić nawet takie punkty dyskusji w porządku obrad komisji. Nie musimy tego przenosić na pole
sesji, ponieważ już ten temat jest tutaj podjęty, chyba że będą jakieś dalsze ustalenia, ale myślę, że na komisji jest to odpowiednie miejsce i czas, żeby taką kwestię przedyskutować już tak gruntownie, sprawdzić z ustawami, sprawdzić na polu gmin ościennych. Nic nie stoi na przeszkodach, żeby poszczególni przewodniczący komisji taki punkt wprowadzili i szczegółowo kwestie. Mówię, że no są rozbieżności, bo i komisje statutowe są i komunalne nie wypracowały. My wypracowaliśmy jako trzy łączone, ale no jest podjęta dyskusja i argumenty także. Bo my się skupiliśmy, proszę Państwa, na konkretnym projekcie uchwały i go zaopiniowaliśmy pozytywnie. A teraz Państwo to rozciągnęliście jeszcze o dodatkowe aspekty, więc no tak to wygląda. Dobrze, ja odczytam uchwałę, poddam pod głosowanie. Ewentualne wątpliwości, tak jak mówimy, możemy to rozstrzygać w przyszłości. Uchwała Rady Gminy Strawczynie z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym Strawczym. Na podstawie Rady Gminy Strawczynie uchwala, co następuje, prawo 1. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym Strawczym, to jest na nieruchomości położonej w obrębie Strawczym gmina Strawczym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 635 i numer 636 oraz numer 637, dla której prowadzona jest księga wieczysta KI1L łamane na 000416-02/6. Paragraf 2. Obszar wyznaczający miejsce okazjonalne wykorzystywane do kąpieli określony jest na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Ustala się sezon korzystania z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w poszczególne dni w sezonie letnim 2018, łącznie dni 30. To jest 23 czerwiec, 24 czerwiec 18 rok, 30 czerwiec, 1 lipiec 18 rok, 6 lipiec, 8 lipiec 18 rok, 13 lipiec, 15 lipiec 18 rok, 20 lipiec, 22 lipiec 18 rok, 27 lipiec, 29 lipiec 18 rok, 3 sierpień, 5 sierpień 18 rok, 10 sierpień, 12 sierpień 18 rok, 15 sierpień, 19 sierpień 18 rok, 24 sierpień do 26 sierpień 18 rok. Paragraf 4. Bezpieczeństwo w wyznaczonym miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na zbiorniku wodnym Strawczym zapewni wyłoniony podmiot z uprawnieniami na podstawie stosownej umowy. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Strawczym. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem odczytanej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziesięć. Dziesięć. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Dwa. Uchwała wchodzi do realizacji. Ta przyjęta. Co do uchwał, porządek obrad zakończyliśmy. Punkt 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017. Proszę o opinię poszczególnych przewodniczących. Zapoznaliśmy się tutaj z osobami pomocy społecznej. Wszystko tutaj. Padły też pytania, czy u nas w gminie ubóstwo tutaj już pogłębia się, czy się cofa, wynika na to, że tutaj programy, które zostały ostatnio prowadzone, pomniejszają, więc bardzo dobrze. Mniej dziękuję. Oddaję pod głosowanie ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2017. Kto jest za przyjęcie, proszę o podniesienie. 13. Przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Ocena zasobów pomocy społecznej została przyjęta. Punkt 9. Odpowiedzi na zapytanie interpelacji. Nie było ani zapytania interpelacji, czy to nie ma. Komunikaty i ogłoszenia. Nie wiem, czy mamy tam coś? Nie wiem, co już. Nie ma. W takim razie punkt 10. Nic mi się tu nie nasuwa, żeby odczynić. No, pod koniec czerwca. Nie wiem, terminu jeszcze nie zastanawiałem się, ale będzie to, myślę, że to będzie cała matematyka.
na wyczerpaniu porządku obrad w dniu dzisiejszym zamykam obrady.